Hej, witam Cię w moim kolejnym nagraniu. Dzisiaj wracamy do giełdy BitBay, której poświęciłem kilka wcześniejszych nagrań. Jeżeli chcesz szybko je odnaleźć, to wystarczy, że wejdziesz w zakładkę playlisty na moim kanale i tam odnajdź zakładkę odnośnie BitBaya 3.0. Tam będziesz miał wszystkie filmy poświęcone właśnie tej giełdzie, takie kluczowe. Ostatnio pokazywałem, jak dokonać wpłaty na giełdę BitBay. Polskich złotówek, tak więc robiłem przelew z konta bankowego. Jak widzisz, na moim portfelu już jest tutaj kilka złotych, które chcę zagospodarować właśnie dzisiaj na zakup swoich kryptowalut. Tak więc, tak jak widzisz, ta wpłata oczywiście dzisiaj przeszła mi na konto i za chwilę pokażę Ci, jak złożyć zlecenie zakupu konkretnej kryptowaluty, która jest dla Ciebie istotna, i powiem oczywiście, dlaczego i co ja wybrałem. Jeżeli jeszcze nie masz rachunku na giełdzie BitBay, to uważam, że to jest absolutna konieczność, jeżeli w ogóle interesujesz się rynkiem kryptowalut. Link oczywiście masz bezpośrednio pod tym nagraniem. Zachęcam Cię, żebyś oczywiście z tego linku się zarejestrował. Tak więc to jest podstawa, gdyż chyba to jest jedna z najlepszych giełd dostępnych na rynku. Nie było z nią żadnych zawirowań, żadnych nieprzewidzianych sytuacji. Normalnie możesz sobie wypłacać pieniądze w walucie fiat, czyli w złotówkach, czy w innych walutach, które chcesz, czy to w dolarach, czy w euro, na swoje konto bankowe, czy też w inny sposób. Tak więc no, myślę, że ona jest w sumie najprostsza. Prostsza w obsłudze, jest wręcz intuicyjna i też zawsze możesz tutaj się odezwać i znaleźć interesujący materiał, interesujące nagranie, bo myślę, że naprawdę nie ma żadnych trudności z tym, aby obsługiwać tą giełdę i przede wszystkim pozyskiwać swoje pierwsze kryptowaluty. Tak więc dla przypomnienia, link do rejestracji, darmowej rejestracji, to jest darmowa giełda, darmowe konto, masz oczywiście pod spodem w nagraniu. Nagraniu i możesz tutaj z niego śmiało skorzystać. Tak więc, czego dotyczy to nagranie? Oczywiście zakupu kryptowaluty. Ja wybrałem sobie Tron. Tron jest ciekawym projektem, który interesuje mnie już od bardzo długiego czasu. Tak jak widzisz, ten wystrzał miał miejsce w listopadzie 2017. To jest wykres miesięczny, kiedy on bardzo pięknie wzrósł, tak naprawdę jak wszystkie krypto w tamtym czasie. Jeżeli chodzi o ten rok, tak jak widzisz, nie był on zbyt dynamiczny dla Trona. Jest on teraz w takiej fazie konsolidacji, ale generalnie nie patrzę na tym pod kątem tradowania na tej kryptowalucie, tylko chcę ją stake'ować, czyli ją trzymać na koncie, bo chcę po prostu dostawać w zamian za to, że przetrzymuję Trona, darmowe kryptowaluty, które po prostu dzięki temu, że będę przetrzymywał Tron na swoim wallecie, będą spływać po prostu systematycznie na moje konto, będzie to BitTorrent. Tak więc też, jeżeli już zakupię tą kryptowalutę, to też Ci pokażę, w jaki sposób otrzymywać inne kryptowaluty właśnie w zamian tego, że zakupiłeś tą i przetrzymujesz ją na swoim wallecie, a nie na giełdzie na przykład. Jeżeli trzymasz na giełdzie, to też również pamiętaj, że na giełdzie nie jest zbyt bezpiecznie trzymać swoje coiny, lepiej korzystać z portfeli. Te portfele oczywiście zawsze możesz gdzieś wyszukać, jest ich sporo. Tak więc na giełdzie raczej ich nie polecam. Jeżeli trzymasz te RX-a nie w celach handlowania, tylko właśnie holdowania, czyli przytrzymywania, bo myślisz, że wzrośnie ona do niebotycznych wartości, to lepiej po prostu trzymać je na dedykowanym portfelu i dodatkowo jeszcze mieć z tego benefit w postaci dodatkowych coinów innej krypto. Wiadomo, że to są zawsze jakieś dodatkowe pieniądze, a przecież o tym wszystko chodzi w inwestowaniu. Ok, jeżeli teraz przejdziemy do konkretów, tak jak widzisz, mam środki przeznaczone na zakup tej kryptowaluty. Wchodzimy sobie na giełdę po lewej stronie, tutaj w markecie. Wybieramy sobie interesującą nas parę krypto. Tak więc nas interesuje TRX. Tak więc wchodzę sobie na TRX-a. I tak jak widzisz, już jestem na TRX-ie. W chwili obecnej on kosztuje, tak jak widzisz, na otwarciu było 13 groszy za sztukę, maksimum 14, minimum 12 groszy. To wszystko jest tutaj widoczne, jak sobie najedziesz. I teraz tak naprawdę możemy to zrobić na dwa sposoby. Szybka transakcja, którą już pokazywałem w jednym z moich nagrań, kiedy możesz po prostu klikniesz sobie na złotówki. Ja będę przeznaczał całą kwotę akurat na TRX-a. Klikniesz sobie te dwie monety, kupisz za wszystko. Jeżeli teraz bym nacisnął kup, to automatycznie po uśrednionej cenie dostałbym 7112 sztuk TRX-a, które automatycznie byłyby na moim koncie. Ale ponieważ już pokazywałem wcześniej ten zakup, to nie będę robił tego właśnie w ten sposób, tylko wystawimy ofertę. Tak więc wystawimy ofertę po cenie, która nas interesuje.
kupuję, też za wszystko i po prostu będę czekał, aż za tą ofertę zakupię tą konkretną ilość Trona, czyli TRX-a i dopiero wtedy dokonam przelewu na walleta, żeby po prostu gromadzić dzięki temu darmową kryptowalutę właśnie za przetrzymywanie Tron. Co zrobimy, żeby teraz wystawić zlecenie? Tak jak widzisz, tutaj mamy zlecenia sprzedaży i zakupu, tak więc jest po 0,13 grosza i 0,12 grosza. Ja będę chciał właśnie za 0,12 grosza, tak więc w tym celu wpisuję sobie 0,12, że za tyle po prostu chcę kupić. Wartość, jaką przeznaczam, wszystko, czyli kup za wszystko. Tak jak widzisz, jest tutaj 1000 zł wpisane i ilość TRX-a, którą bym otrzymał, to jest 8333 sztuki. Tak więc to tak to wygląda. Oczywiście tutaj po prowizji, odliczeniu prowizji BitBaya otrzymam finalnie tyle, co widzisz tutaj poniżej, 8297,5 TRX-a i teraz mogę wystawić to zlecenie. Zwróćmy uwagę, czy to zlecenie podbije tutaj tą wartość, tak więc powinno się ono zmienić. Jest w chwili obecnej w zakupie 2 034 000 TRX-ów, które ktoś chce kupić. Oczywiście to jest kumulacja zleceń właśnie za 12 groszy. Tak więc klikam sobie teraz kup i jak widzisz, automatycznie sukces, oferta została wystawiona, a tutaj automatycznie zwiększyła się ilość zleceń właśnie za 12 groszy, jeżeli chodzi o TRX-y. Tak więc jak widzisz, było to banalnie proste. Oczywiście mogłeś wpisać sobie dowolną kwotę, dowolną ilość, dowolny kurs, jaki Ci się podobał. Tutaj mogłeś wpisać nawet 0,9, tylko teraz oczywiście już nie mamy środku, bo został jeden grosz. Ale tak jak widzisz, 0,9 za grosz, dowolna ilość, co Cię interesuje, ilość TRX-ów, wszystko to jest tym, co możesz operować. Tak więc ja sobie tak po prostu to wystawiłem i teraz po prostu czekam. Jeżeli będę, to zlecenie zostanie zrealizowane, jeżeli kurs spadnie, to automatycznie wskoczą te TRX-y w tej ilości na moje konto, jeżeli oczywiście ktoś będzie chciał je sprzedać, bo jak w chwili obecnej widzisz, pierwsze zlecenie sprzedaży jest za 14 groszy, czyli szybką transakcję, gdybym chciał wykonać, to kupiłbym ją 2 grosze wyżej, co oznacza, że oczywiście kupiłbym go dużo mniej niż zamierzam. Oczywiście, jeżeli tak ten kurs będzie rósł, to i tak zrealizuję to zlecenie, ponieważ tak mówiłem, chcę po prostu zarabiać na tym, że będę trzymał Tron, a myślę, że w dalekosiężnej, długoterminowej to Tron po prostu jest jedną z ciekawych projektów, których gdzieś warto się przyglądać i warto obserwować. Ja właśnie postanowiłem przeznaczyć na to tą kwotę, aby raz przytrzymać właśnie ilość Trona na swoim wallecie, a dodatkowo jeszcze na tym zarabiać, dostając darmowe kryptowaluty, bo myślę, że takie podejście jest jak najbardziej rozsądne, czyli kumulujemy posiadane pieniądze, posiadane kryptowaluty, szczególnie kiedy one wpadają za darmo. Jest tych projektów też sporo takich, których dzięki niewielkiej ilości rzeczy, które musisz wykonać, czasami wręcz bez zaangażowania swoich środków, możesz przede wszystkim dostawać jakieś nowe, darmowe projekty, darmowe kryptowaluty i właśnie to temu służy. Tak więc to wszystko w tym nagraniu. Jeżeli było ono dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę, kliknij suba, jeżeli jeszcze tego nie robisz, czyli subskrybuj mój kanał, być na bieżąco. Jeżeli masz oczywiście jakieś pytania bądź przemyślenia, bądź sam stykujesz już Trona, to też możesz podzielić się z tą informacją ze wszystkimi oglądającymi w komentarzach. Na pewno wszystkim będzie miło przeczytać to, co zostawisz pod tym nagraniem. Tak więc pozdrawiam Cię, życzę Ci udanych, zyskownych transakcji. Na razie, hej.